Proszę Państwa, już najbliższy piątek o godzinie 18 w cyklu Jazz.pl we nasz gość Marek Napierkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale może zanim o koncercie, wcześniej mam do Ciebie pytanie dotyczące jednego koncertu, bo w zeszłym tygodniu gościliśmy na antenie dwójki Ewe Bę, która opowiadała o swojej nowej płycie, którą wydała po wielu, wielu, wielu latach. Ale wspominaliśmy podczas tej rozmowy o koncercie z 2000 roku, kiedy to wystąpiła z Czesławem Niemenem. Tuż przed jego śmiercią, cztery lata przed jego śmiercią, to był koncert, jego pierwsza, pierwsza od bardzo dawna publiczna, publiczne mm. pojawienie się. I pamiętam, że ty grałeś wtedy tak. w zespole. oczywiście. Grałeś raz. Super solówkę zagrawać podczas utworu no. Jednego Serca, który to wykonali razem. Tak. Pamiętasz ten koncert? Oj, bardzo dobrze. Tak jak Ewę kocham miłością najczystszą, to i miałem z okazji z nią wiele lat kiedyś grywać. I cieszę się bardzo z jej powrotu na scenę. Tak, spotkanie z Niemenem było jedynym, pierwszym i ostatnim, pierwszym możesz, ostatnim. można by rzec. Pamiętam, jak mieliśmy próby w Studio S3, w którym notabene za parę dni wystąpię <gamy> z Dokładnie tak. Czy tam tam próbowaliście? Tak, i przyszedł Czesław Niemen, który siedział tak spokojnie sobie coś tam czytał, jak w pewnym momencie zaproponował pierwszą frazę jednego serca, no to mieliśmy wszyscy ciarki autentyczne. To samo powtórzyło się na koncercie. Tam był taki suspens, że Ewa śpiewała pierwszą zwrotkę i on nagle nikt się tego nie tak, spodziewał. W, w, w zdaniu, nie w kolejnej zwrotce, ale nie od refrenu. Tak, tylko w, nagle po prostu ta. pojawił się Czesław, jak to <laughs> mówią o nim i, i, no i ku mojemu wielkiemu znaczy ja by, jestem fanem jego feelingu, to był wielki wokalista i pamiętam, że ja grałem właśnie takie bluesowe solo na, w pulsacji takiej trójkowej, no i grałem to solo jakby niesiony tą jego ekspresją którą wcześniej poczułem a on się do mnie odwrócił jeszcze i tam coś, yeah, yeah. tak tak wielkie wielkie przeżycie tak, ale wcześniej jak grałeś w solo to on jeszcze podszedł do Ewy Bem i ją uściskał wtedy a może nie bo yy, bo albo ja już... to byłem w swoim świecie tak czy inaczej to wielkie spotkanie Ty. jesteś pierwszą osobą która o to mnie pyta a ja Mam to silnie zapisane. No, no. Genialne solo. Naprawdę zrobił na mnie wielkie wrażenie, dlatego, dlatego chciałem też zapytać mm. o to. Życzymy pani, Ewie, byłem oczywiście Jak wszystkiego, jakoś. co najlepsze i nowych koncertów, nowych doświadczeń. Myślę, że no, dopiszesz się do, do tych rzeczy. Absolutnie, bardzo, bardzo. A my teraz przechodzimy do, do twojego koncertu, bo na nim zaprezentujesz materiał z płyty Hippocamp. Yy, hipokamp proszę państwa to jest taki obszar mózgu który odpowiada za przenoszenie yy, pamięci krótkotrwałej w pamięć długotrwałą wiesz gdzie on mniej więcej się znajduje yy, dokładnie znaczy, moim zdaniem, Hipokab znajduje się tam, gdzie akurat gramy repertuarz tej płyty. Zupełnie serio, faktycznie. Mnie bardzo do nazwania tak tej płyty zainspirowały rzeczy związane z tym, jak bardzo nieodgadniony obszarem jest mózg. Jak wielu rzeczy nie wiemy. Jak zdumiewające jest to, że niekiedy, ja pamiętam na przykład z czasów licealnych, jakieś kompletnie nieznaczące teoretycznie zdarzenia, niepoparte emocjonalnym wzmocnieniem jakimś takim. A mimo, że zdawałem na maturze i na studiach historię, to królów po kolei nie wymienię, niestety. Więc, jakby, co decyduje o tym, że pewne rzeczy zapamiętujemy? To jest jedna z wielu wielu konotacji, tam jest ich jeszcze kilka. Nie chciałem też wyjść na jakiegoś mandrale tutaj, no. że się interesuje aż tak bardzo. Po hipokampii jeszcze była teoria strun, będzie, kompozycja... Będzie, no właśnie, wychodzę Więc na mandralę, tu by... fizyka najwyższych lotów, tutaj mózg, no bo cóż innego może mnie interesować. Nie, to bardzo inspirujący, bardzo inspirujący tytuł, jeszcze ma związki jakieś tam z moim życiem osobistym, ale bardzo dobrze się wpisał też, jakby wydaje mi się, w to, co na tej płycie nagraliśmy, bo to jest płyta, mhm. jak na mnie, po raz kolejny opakowałem te swoje utwory w nową formę, bo tak się staram robić od wielu lat. I to, że nie... płyta jest inna. No trochę tak, ale, ale zarazem mam nadzieję, że jest ta dominanta tej mojej melodii, mojego grania i tak dalej. I nie robię tego na no, jakieś takie wewnętrzne zamówienie, wymyśl coś, nowe, tylko po prostu chcę się dobrze bawić. Chcę się, mhm. Nie chcę się nudzić, nie chcę stagnacji, więc były płyty akustyczne zupełnie, były płyty live. Dla dzieci z Atarią Kukulską. Zna, dla dzieci były, były w duetach, było w 14 osób jak Up. Teraz będzie niebawem, to co bardzo się cieszę, przypuszczam, że za jakieś pół roku wyjdzie właśnie płyta String Theory z Czyli z to, muzyką. Będzie, to będzie, to jest nagrane? Eee, Nie, to będzie, to, to zostało będzie jeszcze dobrze. raz nagrane w studio, już, już A wiadomo o którym? Znaczy, – Pamiętasz, który? No tak, bez cztery 4 na Boronicza, cztery. pod czujnym okiem Leszka Kamińskiego. – Który też będzie realizować swój koncert. – Ja wiem, Leszek, Leszek zrealizował także płytę też hipokam Więc wracając do tej płyty, Leszek bardzo… – liczy jakby, na koncert. Tak, bo on rob, pracowaliśmy bardzo uczciwie i tutaj nie będzie to z mojej strony megalomanią, ale Leszek lubi bardzo to, jak nam to wyszło. Tym bardziej dumny i blady był, jak, jak pojawiła się recenzja w takiej prestiżowej, audiofilskiej gazecie Stereo File. Gdzie był Miles, Charles Lloyd i pośrodku ten hipokamp i tam były punkty za muzykę i za realizację. I w obu przypadkach naprawdę nie mamy się czego wstydzić, nie będę tu się chwalił, ale no bardzo. Powiedz, wysoka. Powiedz, powiedz No nie, no mieliśmy na przykład. Mieliśmy cztery za muzykę na pięć i cztery za realizację, a tam było nagranie od Rudy van Geldera na trzy i pół. No więc Leszek, jakby. W, Leszek był w niebo wzięty. W niebo wzięty i bardzo się też cieszymy, bardzo, że on właśnie e, będzie realizował, bo to jest. Ważna część tak. tej płyty. Państwa, Leszek Kamiński to bardzo ważna postać w cyklu Jazz Play. Realizuje wszystkie koncerty razem z Michałem Berezem, dlatego o nim wielokrotnie mm. wspominamy i też pozdrawiamy. Tak. E, a powiedz mi, czy m, nawiązując również do tego hipokampa, mm -hmm. czyli tej pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, tak. czy ten materiał, te utwory już przeszły, zdążyły przyjść od tego no, 2019 roku? Nie wiemy, no, to jest ciekawa rzecz. Tak. Prawdopodobnie byśmy się spotkali na koncertach wcześniej. jeżeli. No, w trudnym czasie pandemicznym i był świat stanął w miejscu. Więc płyta ukazała się jesienią dwa lata temu. Zagraliśmy wspaniałą trasę koncertową 13 koncertów z Mino Sinelu, który Ty. nie gra na płycie. Tutaj gra Luis Ribeiro, a no właśnie może wymienię Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski, Luis Ribeiro, Brazylijczyk i Pana w koncercie ktoś inny P Adam Pierończyk. Tak. tak, na koncercie wystąpi, nie będzie Adama, ale będzie za Luisa Ribeiro Philip South, to jest taki australijski też, jak to mówimy kolokwialnie, przeszkadzajkarz, ale nie będzie przeszkadzał. Więc z Mino zagraliśmy 13 koncertów, bardzo fajnie się grało. Potem druga była odnoga tej trasy na początku roku 2020, gdzie zagrał z nami Samuel Torres, taki kolumbijczyk, Top absolutnie. To, to jest też takie polskie nazwisko. Tak? No właśnie, nie, <głos》>, bardzo światowe, chodzę. ale chodzę, tak. tak. Więc śmiesznie wyszło, że właściwie już zagraliśmy ten materiał z czterema perkusjonistami. Bo to jest też istot, ciekawa rzecz, jeśli chodzi o tę płytę. Bo płyta, ma jej kolor w dużej mierze wyznacza Jan Smoczyński i jego syntezatory analogowe, na których realizuje i partię harmoniczną i basowe partie. Mhm. Więc to brzmi. To jest taki kolor, który mnie zachwycił. Doprosiłem jeszcze Pawła Dobrowolskiego i to był trzon. Zaczęliśmy myśleć o muzyce. I ci przeszkadza i karze, jak powiedziałem wcześniej. Oni się zmieniają i oni są z różnych tradycji. Jeden był z Brazylii, drugi był. Mino to jest w ogóle obywatel świata, ale powiedzmy jakieś korzenie Martynika i tak dalej. I rozumiem, że oni za, za każdym razem wzbogacają. Zawsze jest inaczej. Ten Filip też gra zupełnie inaczej, na co bardzo się cieszymy. Już jeden koncert zagraliśmy. A co do Twojego pytania, czy się zapisała? No potem była stagnacja, ciemna noc, mrok, yy, i mam nadzieję, że, że się zapisała jakby w sercach słuchaczy. I przeszła niektórym, mam nadzieję, że jest to dla niektórych ludzi ważna rzecz. Była nominowana do dwóch nagród, Frydery, więc coś tam. No i teraz też ukazała się. A właśnie wydawnicy. tu mamy takie proszę Państwa, przedstawienie, proszę Państwa. <grym <grym teraz ja biorę płytę słusznych rozmiarów. Wygląda tak. Parę dni temu ukazała się wersja. Jeszcze ciepła. Winylowa, cieplutka. Mamy kompakt. Mamy. Na kasecie nie planuję wydać, bo jestem zbyt, zbyt straumatyzowany czasami, Ciechanie. w których były tylko kasety ołówek. Tak. No, państwa, jest winyl, jest płyta CD, i teraz będzie też wykonanie koncertowe, również realizowane przez Leszka Kamińskiego, tak. więc kto wie. Może też ukaże się na płycie to, ta wersja koncertowa. Zapraszamy do oglądania streamingu wideo na Facebooku Dwójki. Zapraszamy do słuchania transmisji na naszej antenie oraz do przychodzenia na koncert. By to uczynić, proszę uważnie słuchać Dwójki. Będziemy rozdawać zaproszenia. Państwa gościem był Marek Napierkowski. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Andrzej Ziński.